Cześć, witajcie. Do polskich sklepów wjechały właśnie smartfony z nowej serii Xiaomi Mi 10T. I z tej okazji postanowiłem powiedzieć Wam parę słów moich pierwszych wrażeń związanych z najtańszym modelem tej rodziny, czyli Mi 10T Lite. Co to za potwór i co oferuje? Zaczynamy oczywiście od stylówy, od designu. Jak widzicie, rzecz jest w sumie niebrzydka, chociaż jeden detal mi się nie podoba. Już pewnie domyślacie się, który. Ta wystająca oprawka. No wystaje dosyć mocno, a kolejną rzeczą, która prawdę mówiąc nie przypadła mi do gustu, to jest to, że to się bardzo szybko brudzi. Popatrzcie. Dwa dotknięcia, już na obudowie zostały ślady paluchów. Strasznie szybko ta obudowa się brudzi. No szkoda, bo to jest fajne szkło. Gorilla Glass 5 i z tyłu, i z przodu. Ale niestety musimy to chować w pokrowcu, bo pokrowiec po prostu jest praktyczny. Nie trzeba będzie telefonu co chwilę wycierać, co chwilę czyścić. Pokrowiec jest matowy, więc ślady paluchów nie zostają na nim tak ochoczo i tak szybko jak na obudowie, ale niestety nie niweluje tej wystającej oprawki. Popatrzcie, ona nadal wystaje, nadal telefon się na niej opiera. Na szczęście szkiełko obiektywów jest już chronione. No i na szczęście telefon ma jeszcze powłokę hydrofobową, więc takie przypadkowe zamoczenie w czasie ulewy czy zachlapanie go czymś w domu nie powinno urządzeniu zaszkodzić. Do ergonomii nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Wszystko jest tam, gdzie powinno być, włącznie z tym, że zastosowano tu bardzo przeze mnie lubiany czytnik linii papilarnych zintegrowany z włącznikiem na boku obudowy. No idealnie, pod palec trafia i działa też naprawdę świetnie. A reszta? No cóż, telefon całkiem dobrze leży w dłoni. No nie jest najmniejszy, ale już się chyba pogodziliśmy z tym, że małych telefonów chyba już nie ma i nie będzie. Ma, słuchajcie, mini jacka, to bardzo ważne. I ma, słuchajcie, głośniki stereo. Co prawda nie jest to takie bardzo przeze mnie lubiane stereo frontowe. Jeden głośnik jest klasycznie na dole, drugi po prostu gra ten słuchawkowy, więc grają tak trochę nierówno, ten daje trochę więcej basu i ogólnie jest trochę głośniejszy, ale efekt stereo, kiedy sobie będziemy oglądali filmy, jakiś tam mamy. Także plus jest. Plus daje mu również za wyświetlacz. To bardzo ładna matryca, ale uwaga, LCD. Tyle, że odświeżana z częstotliwością 120 Hz, ale też nie zawsze, bo telefon sam dobiera częstotliwość odświeżania, zależnie od tego, co oglądamy i co na nim robimy. Ona może spadać do zaledwie 30 Hz, wtedy, kiedy nie potrzebujemy płynności obrazu, a kiedy potrzebujemy, będzie skakała do góry, wszystko po to, żeby oszczędzać akumulator. Jak zauważyliście, jest oczywiście tryb ciemny w interfejsie, nie zapomniano również o ochronie wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim i możliwości dostosowywania kolorystyki, balansu barw do naszych potrzeb i upodobań. Moim zdaniem ekran prezentuje się najlepiej w trybie żywych kolorów. Jasność i kąty czytelności tego wyświetlacza są przyzwoite. Niestety pogoda, jaka obecnie panuje w naszym pięknym kraju, nie pozwoliła mi sprawdzić, jak ten wyświetlacz spisze się w słoneczne dni. Tu, przy silnym oświetleniu, jak widzicie, czytelność jest całkiem niezła, tylko znowu, widać już, zobaczcie, ślady paluchów, co mnie strasznie irytuje. Ten telefon trzeba co chwilę wycierać. No a co tam w środeczku siedzi? Snapdragon 750G, wspierany przez 6 giga RAM-u oraz przez pamięć 64 albo 128 giga. Akurat ja mam ten mocniejszy smartfon, ale uwaga, te pamięci też się między sobą różnią nie tylko pojemnością, ale też typem. Jedna jest UFS 2.1, a druga UFS 2.2, czyli ta ciutkę szybsza. Jeżeli chodzi o zachowanie się telefonu, o płynność jego działania, póki co żadnych zastrzeżeń nie mam. Wszystko działa tak, jak powinno działać, jest zupełnie ok. Nie napotkałem żadnych problemów. Nie widzę również problemów przy współpracy z akcesoriami Bluetooth, czy z routerami Wi-Fi, czy podczas pracy GPS-a. Na razie niczego niepokojącego nie zaobserwowałem, wszystko po prostu działa i tyle. Jakość połączeń głosowych jest też w porządku. Telefon dodatkowo ma nadajnik podczerwieni, czyli może stać się pilotem do naszych urządzeń domowych. Oczywiście, jeżeli mamy na tyle szczęścia, że nasze urządzenia są na liście obsługiwanych. Zaś jeśli chodzi o akumulator, to ma on pojemność niecałych 5000 mAh, trochę mniej, bo tam 4800 z groszami i ładowanie z mocą 33 W. I tu znów mogę pochwalić Xiaomi, bo dali adekwatny zasilacz do zestawu, co wcześniej nie było takie oczywiste w przypadku tego producenta. Co się zaś tyczy interfejsu, no to oczywiście mamy MIUI w wersji 12, no i oczywiście z mnóstwem preinstalowanych apek. Na szczęście większości z nich, jak nie chcemy, możemy się łatwo i szybko
pozbyć. W interfejsie raczej niczego nie zabrakło, możemy mieć formę płaską, tak jak widzicie, możemy mieć formę z zasobnikiem aplikacji wyciąganym z dołu, możemy poruszać się po interfejsie za pomocą wygodnych gestów, możemy mieć klasyczne przyciski na dole, sporo opcji personalizacyjnych, trochę dodatków, no i oczywiście reklamy też się czasem pokazują. Na szczęście, jeżeli wyłączyliśmy sugestie przy starcie telefonu, to nie ma wyskakujących reklam, przynajmniej ja na razie ich nie zaobserwowałem, natomiast pojawiają się reklamki drobne w tych firmowych apkach, chociażby w aplikacji do konserwacji systemu. Ja wbrew wszystkiemu lubię ten interfejs, może dlatego, że sporo miałem do czynienia wcześniej z telefonami Xiaomi, po prostu się przyzwyczaiłem, ale nawet jak nie mieliście, to przyzwyczajenie się nie potrwa zbyt długo, to dosyć przyjazna nakładka. No i oczywiście na koniec jeszcze parę słów na temat fotografii. Przyznaję się bez bicia, pogoda nie rozpieszcza i nie zachęca do wychodzenia z domu. Niemniej musiałem kilka zdjęć wykonać testowych. I cóż mogę powiedzieć? Selfiaki w normie są przyzwoite. Aparat przedni 16 mega ukryty w ekranowym otworku, trochę przywodzącym na myśl smartfony Samsunga. Z tyłu bardzo popularny obecnie zestaw. Duża matryca 64 megapiksele. Do tego pomocnicza matryca 8 megapikseli z obiektywem szerokokątnym. I uwaga, jak zwykle dwie dwójeczki musieli dorzucić do makro i do rozmywania tła. No żeby się liczba aparatów zgadzała, muszą być 4, bo jakby były 2, to by było źle, nie? No i tak. Zdjęcia dzienne po prostu dobre, tu się nie ma do czego przyczepiać. Naturalnie lepsze wychodzą z tej głównej matrycy 64 mega niż z aparatu szerokokątnego, bo w aparacie szerokokątnym, no cóż, typowo widać już trochę utratę detali w narożnikach kadru, ale to jest normalne przy tego rodzaju obiektywach, więc nie dramatyzujmy, jest nieźle. Zdjęcia nocne, no nieco słabiej, no tutaj jakoś szału nie ma, ale dramatu również nie. Oczywiście jest tryb nocny, który pomoże wam w fotografii miejskiej, tam gdzie jest sporo jasnych punktów w kadrze, jakichś lamp, szyldów i tak dalej. Rozmywanie tła też robi swoje, a makro, no cóż, najpierw musicie znaleźć tryb makro, bo trzeba się najpierw przełączyć na pro i dopiero macie dostęp do makro. Ale jak już złapi ostrość, to zdjęcia są niezłe i można faktycznie z dość krótkiego dystansu fotografować, więc też jakoś strasznie na ten aparat nie będę narzekał, ale podkreślam, to nie jest fotograficzna ekstraklasa, bo to też nie jest ten segment cenowy, kiedy oczekujemy naprawdę najwyższej, zaskakującej, zadziwiającej jakości fotografii. Teraz zapewne oczekujecie ode mnie, abym wam powiedział, czy macie ten telefon kupić, czy raczej należy go unikać. Po kilku dniach spędzonych z telefonem ja jeszcze takich wyroków nie wydaję. Ale to chyba już wiecie. Śmiało wam mogę powiedzieć, że można kupić ten telefon. Nie będzie to zły zakup. To na pewno. Czy ja bym go absolutnie rekomendował? To już bym się musiał zastanowić. Zerknijmy na cennik. 1499 albo 1599, zależnie od wybranej wersji pamięci. No to ja w ciemno wybieram ten droższy, bo różnica nie jest jakoś tam potwornie porażająca przy tej cenie zakupu, a jednak dostajemy trochę więcej, a dobrze jest mieć więcej pamięci, nie? W dodatku szybszej. Z jednej strony mamy do czynienia z jednym z najtańszych smartfonów wyposażonych w 5G, ale czy to jest argument? Wybaczcie, dla mnie nie jest. Zdecydowanie bardziej przekonuje mnie ekran ze odświeżeniem 120 Hz, bo chociaż to jest matryca LCD, to jest po prostu bardzo dobra. W zasadzie nie znalazłem, moi drodzy, w tym telefonie przez te kilka dni żadnej takiej istotnej wady, żadnego takiego potwornego mankamentu, który kazałby mi ten telefon wam odradzać. Zatem myślę, że jeżeli szukacie czegoś w podobnej cenie, spokojnie możecie wpisywać ten telefon na listę zakupów do rozważenia. Oczywiście jak zawsze proponuję, abyście przed zakupem podeszli do sklepu, pomacali to urządzenie, czy aby na pewno leży wam w dłoni. Później popatrzcie na specyfikację, zobaczcie na ile odpowiada ona waszym wymaganiom, bo przecież wymagania mamy różne, ja mam inne, ten kolega tu po prawej ma inne, kolega tam gdzieś z lewej też ma jeszcze inne, więc po prostu wybierzcie ten model, którego specyfikacja jest najmocniejsza w punktach, które są dla was istotne. I to tyle w naszym pierwszym spotkaniu z Xiaomi Mi 10T Lite. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Servus.